wyzwanie kostiumowe. Spróbujemy wylosować w poprzednich dwóch losowaniach, dosłownie po, nie wiem, trzech czy czterech próbach od razu wyskakiwał hot. I to dwa razy pod rząd, tak w dwóch miesiącach pod rząd tak było. Zobaczymy, czy teraz będzie ta sama sytuacja, czy też nie. Jeżeli tak, to się zdziwię, ale zobaczymy. O, Richard w kostiumie, to się cieszę, bo mi brakowało. Jeszcze nigdy nie trafiłem pięciogwiazdkowego z pierwszego sezonu tutaj z kostiumowego losowania. Coś kiepsko, spróbujemy sobie tutaj zalosować. Zwykłe tokeny. To jest raczej bzdura, aczkolwiek na forum twórców gry można przeczytać o tym, że w algorytmach gry jest stosowany tak zwany współczynnik uzależnienia od gry. Podobno od niego zależą też tutaj efekty, które uzyskują gracze. Nie wiem, na ile to prawda. Coś gra ostatnio nie jest za nieszczęśliwa w tych losowaniach. Nie wszyscy bohaterowie kostiumowi wprowadzają ulepszenia. Polecam czytanie rankingów bohaterów kostiumowych. Okazuje się, że tutaj niektórzy w kostiumie są oceniani gorzej niż pierwotni bohaterowie pierwszego sezonu. No i ostatnie losowanie.
No nic, dzisiaj nic się nie udało, jeszcze skrzyneczki. No, na pociechę. Dzięki, pozdrawiam, trzymajcie się.